Wszystko się zgadza, pociąg szczęśliwie dojechał, nikt nie został na peronie. Sprzedaliśmy w pociągu ponad 400 biletów. Moi drodzy, czas na otwarcie tego koncertu finałowego. Ogromne brawa należą się głównemu sponsorowi tego festiwalu, czyli samorządowi województwa wielkopolskiego. I w tym miejscu bardzo serdecznie witam wiceprzewodniczącego Sejmiku województwa wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego. Oddaję mu głos. Dzień dobry, szanowni państwo. Oczywiście samorząd województwa wielkopolskiego to nie tylko ja. To również Henryk Szopiński, który jest przewodniczącym Komisji Kultury. I to jego zasługa, że ten festiwal po raz 31 tutaj będzie rozbrzmiewał. Szanowni państwo, zróbcie wielki hałas, wielkie brawa dla Henia. Samorząd województwa stara się dofinansowywać i wspierać tego typu inicjatywy, bo ta lokalna kultura, te lokalne elementy, które mogą funkcjonować na naszych terenach, są dla nas bardzo ważne. I my jako radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podejmujemy zawsze to wyzwanie, aby wspierać tego typu inicjatywy, tego typu działania. Szanowni państwo, Taniecka powinna się wypełnić po brzegi, chociażby z szacunku do państwa Szopińskich, do tych ludzi, którzy tutaj są zaangażowani, no ale oczywiście gmina Zakrzewo i pan wójt, który również tutaj z nami jest na scenie i przewodniczący tej rady, to są osoby, które tutaj pewnie dnie i noce nie przespały, żeby to wszystko się udało, żebyście mogli dzisiaj spędzić wspaniały, niesamowity wieczór pełen niezapomnianych wrażeń. Ja powiem wam tylko jedną rzecz. Dzisiaj był naprawdę niesamowity, upalny dzień. A ja dzisiaj, ten 8 lipca, wspominam 34 lata temu, nieopodal, bo w Rudnej, w takim drewnianym kościele, z moją żoną wziąłem ślub. I po dzisiejszy dzień jesteśmy razem, więc zawsze żeśmy słuchali rytmów Blues Expressu, kiedy siedzieliśmy przy naszej lampce szampana w kolejne rocznice. Także niech ten Blues Express trwa przez całe nasze życie, a może jeszcze jeden dzień dłużej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, moi drodzy, i oddaję głos panu wójtowi gminy Zakrzewo, Marek Buława. Kochani, bardzo serdecznie was witam w Zakrzewie. Bardzo się cieszę, że co roku przyjeżdżacie właśnie tutaj do Zakrzewa, żeby z nami poczuć tego bluesa. 31 lat to kawał historii. Historia, która dzięki wam tak naprawdę została zapisana na kartach kronik Domu Polskiego. To ona tutaj właśnie w tym miejscu była tworzona i nigdy tak naprawdę nic się nie wydarzyło takiego, żeby nam nie pozwolono zorganizować tego pięknego koncertu w ramach Blues Expressu. COVID-19 nam tutaj nie przeszkodził. Mimo tej pandemii koncerty również się u nas odbywały. Szanowni państwo, mam nadzieję, że ten czas spędzony tutaj wspólnie, razem, tutaj w Zakrzewie będzie dla was czasem niezapomnianym. A wiem, że mamy gości nie tylko z całej Polski, ale mamy gości z całej Europy, a artystów mamy z całego świata. Więc jestem przekonany, że to będzie naprawdę uczta duchowa dla wszystkich fanów bluesa. Heniu, tobie bardzo serdecznie dziękuję za te 31 lat. Liczymy, że ten Blues Express będzie trwał co najmniej przez następne 31 lat i będziemy mogli się tutaj spotykać i świętować, bo Blues Express to jest też święto naszego Zakrzewa, naszej gminy Zakrzewo, ale także naszej Wielkopolski. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że dzisiaj tutaj jesteście i życzę wam udanego świętowania i bardzo dobrej zabawy. I oddaję jeszcze mikrofon przewodniczącemu Rady Gminy Zakrzewo, pan Krzysztof Doroszuk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 31 raz, to już ładny taki wiek jest. Mam nadzieję, że festiwal dzisiejszy spełni wasze oczekiwania. Patrząc na listę wykonawców, to jest naprawdę bardzo fajnie i na pewno będzie dobra zabawa. Pogoda zamówiona, a ze swojej strony mogę tylko tyle powiedzieć, że dzisiaj jest festiwal 31, jutro odpoczynek, a od poniedziałku Heniu zaczyna już myśleć o 32 festiwalu. Taka jest historia, bo żeby przygotować taką imprezę, to rok czasu to tak chyba ledwo wystarcza. Wszystkim życzę miłej
miłej zabawy, a Heniowi, całej ekipie, która przygotowuje Blues Express, dziękuję i bawmy się dobrze dzisiaj. Dziękuję bardzo za życzenia i przyjmuję oczywiście. Po 31 edycjach jestem siwy, a po następnych będę błysy pewnie, ale to nie przeszkadza. Moi drodzy, chciałem tylko zaznaczyć, że ten festiwal jest przygotowywany przez ludzi, którzy są tutaj od samego początku. Ekipa, która to robi, robi to przez 31 lat. Oczywiście dochodzą następni, młodszy, następne pokolenia, ale ten trzon jest ten sam, moi, 31 lat. Dziękuję bardzo, moi drodzy, dziękuję wam za życzenia, za waszą obecność, za to, że jesteście razem z nami, że czujecie bluesa. A wam, droga publiczność, przyłączam się do życzeń, życzę wielu wrażeń, dobrych emocji, dobrej zabawy. Niemniej przygotowaliśmy dla was również stoiska z koszulkami i płytami wykonawców. Przygotowaliśmy dla was stoiska gastronomiczne, żeby nikt nie był głodny i spragniony. Proszę z tego wszystkiego korzystać, a jak najczęściej zapraszam tutaj pod scenę, pod nasze barierki, bo za chwilę pierwszy wykonawca.